ten Andy, ach ten Andy. Ach ten Andy, ach ten Andy. Jestem Andy, numeran w jakich mało. Wielki artysta w robieniu kawałów. Jeden mały dowcip i draka o rany. I całe miasto krzyczy, ach ten Andy. Jestem mistrzem w robieniu dowcipu. Ach ten Andy, ach ten Andy. W kawałach nie przebieram, bo mam artysta numeran. Ach ten Andy, ach ten Andy. Ach ten Andy. Niezamaskowani maruderzy. I co? Idziesz na szkolną zabawę w przyszłym tygodniu? O, ja wiem. Jesz frytki? Nie. Ja też nie wiem, zdecydować się na to czy nie. A jak sądzisz? Dasz mi hamburgera? Widziała nas? Niemożliwe. Daj mi taśmę. Przylepną czy metalową? I za to lubię do niego. Zawsze przewidzi, co się przyda. Metal. Chciałem być szyderczy, bo mam tylko to. Dobra. W porządku. Zamontowałem. Dajemy nogę, zanim nas zauważy. Taśma samoprzylepna? Co, ja jestem sklep papierniczy? Zastanawiacie się, o co tutaj chodzi? Moja siostra Jen jest namiętną miłośniczką randek, a ja uwielbiam pokazywać je publicznie. Craig tak zajął się jedzeniem, że w ogóle jej nie zauważa. Nie doceniasz mojej siostry, Danny. Jeszcze go wrobi w pocałunek, zobaczysz. Craiga Bennetta? Bez urazy, Andy, ale się mylisz. A może chcesz się założyć? Kto przegra, będzie cały dzień chodził za zwycięzcą i robił to, co on. I tak już to robię. No racja. To może ten, kto przegra, zaprasza drugiego do kina? Zakład stoi. A nie mówiłem? To pewnie. W naszej rodzinie jest moc i siła. Nie! Się. Ale my coś oglądamy. No co? Ale my jesteśmy silniejsi od was. Cześć! Ale fajnie! Zamaskowani maruderzy. Oni nigdy nie zdejmują masek. Podobno poszukuje ich policja. A ja słyszałem, że są, no wiesz, tacy ohydni, że jak ktoś popatrzy, to umrze. To samo słyszałem o was. Tak, bez litości! Witam ziemię! Słyszysz? Witam ziemię! Widziałeś? To, co mówiłem! Wiesz, myślę, że dalibyśmy im radę. Jasne, nie są twardzi. Słyszałeś, Danny? Licz rzucili wyzwanie zamaskowanym maruderom. Naprawdę? No, nie zupełnie, ale to zrobią. Chodź, mamy robótkę. Wy, zamaskowani maruderzy, myślicie, że jesteście tacy straszni? Dla nas jesteście słabi jak dziewczyny. Czy mam rację, Licz? Jasne, że masz rację, Licz. Nie mogę już patrzeć, jak takie dwie ofiary udają mistrzów świata wrestlingu. Gdybyście zdobyli pas mistrza, nie mielibyście sił go udźwignąć. Ha, dobrze mówisz. Miejcie się na baczności, maruderzy, bo ja i Licz nauczymy was, czym są prawdziwe rany i ból. Ha! Przyjeżdżajcie do Izgaku, zamaskowani twardziele. Przekonacie się, co przygotowaliśmy. Jestem Lik, nieustraszony. A ja Lik, stalowa prawa 5. Mieszkamy przy ulicy Dębowej numer 9. Co tam niesiesz, mały? To? Nic. Mówisz, że nic? No to dawaj! Odmyj to! Róbcie, co chcecie, ale nie wrzucajcie paczki do skrzynki. Nie, proszę, miejcie wzgląd na człowieka. Jeśli chcecie czynić dobro, nie wysyłajcie paśmy. Nie!
Poszło mi aż za łatwo. Powinienem ich uczyć, jak dręczyć ludzi. Słucham. Peter, kochanie, co do ciebie? Nie mam czasu. Spytaj, kto dzwoni. Ej, wiesz, Lik, lepiej odbierz, co? No dobra, dobra. Halo? Proszę czekać, będą mówić marudery. Cytulaj? Nieważne. Słyszałem, że twój koleś Lik i ty uważacie się za kozaków. No, to znaczy, my... Ajzoła! Słyszałem, że gadałeś coś o mnie. To nie było nic miłego. Co? Nie, ja... Nic nie mów! I słuchaj, choć masz samą sieczkę w głowie. Mój kumpel i ja przyjeżdżamy do Izgaku. A jak już tam będziemy, rozerwiemy was na kawałeczki i będą wami wypychać materace, jasne? Ale... Żadnych ale! Jak sobie pościeliliście, tak się teraz wyśpicie. Nie ruszaj się z domu. Moja sekretarka zadzwoni, żeby potwierdzić datę naszego spotkania. A teraz rzucam słuchawkę i już! Doskonale! Dzięki! Początek mamy już za sobą. Teraz twoja kolej. Biuro zamaskowanych maruderów. Czy mogę z nimi rozmawiać? A z kim mam przyjemność? Mówi Lik. O, momencik, panie Lik. Dzień dobry, słucham. Cześć, mięczaku. Przygotujcie się na lanie. Co takiego? I to poważne lanie. A kto mówi? Mówi Lik. To my, Lik i Licz. Obiecuję, że damy wam wycisk. Rozumiem. Mówi pan o taśmie, którą dostaliśmy. Odniosłem wrażenie, że to był dowcip. Nie byś taki, kto byś dał. To żaden dowcip, ty tłuściochu! Niech pan posłucha, panie Lik, jak to się mówi w naszej branży. Nic do was nie mam. No jasne, że nie macie, bo jesteście tchórzami. Naprawdę nie wiem, czym zasłużyliśmy sobie na takie traktowanie. A kostiumy macie do bani. Coś ty powiedział na trencie? Eustachy, co on powiedział? Nie słyszysz? Kostiumy są do bani. Wyglądacie jak dwa małpiszony. Byle kto ma lepszy gust niż wy dwaj. Dość tego, Lik. Zapamiętaj, już po was. Przyszłą sobotę o 6:00 w sali gimnastycznej East Battle. To East Battle. Nieważne. O 6:00. Macie tam być. Zrobimy z was marmoladę. Halo, Peter! Dzwonią zamaskowani maruderzy. Dostaniecie wycisk w sobotę o 6:00 w sali gimnastycznej. Aha, kolacja na stole. Nie do wiary, mamy walczyć z zamaskowanymi maruderami. Właśnie, no wiesz, ja trochę się boję. No ja też. Musimy się jakoś z tego wykręcić. Trzeba coś wymyślić. Moje kieszonkowe. Panowie, rozumiem, jesteście zajęci i zostawię wam je tutaj. Jeżeli chcecie mnie poturbować, mam wolną przerwę po 5:00 lekcji. No i jak zwykle, po szkole. Wymyśliłeś już, Lik, jak się wykręcić od tych, no wiesz, zapasów, co? Nie! Ale szybko coś wymyślmy, bo nas wgniotą w posadzkę przed całą szkołą. Nie lubię być wgniatany. Raczej wolę, no wiesz, wgniatać. Wyszło lepiej niż myślałem. Tak się boją zamaskowanych maruderów, że przestali dręczyć słabszych. Tak, rozegrałeś to po mistrzowsku, Andy. Rzeczywiście. Pobiłeś ich na głowę. Tak, masz rację. A na śniadanie jadłeś kaszkę mannę. Ładnie zgadłeś. Chodźmy, podenerwujmy ich. Oglądałeś wczoraj zapasy zawodowców? Miałbym przegapić? Zamaskowani maruderzy wysłali gościa do szpitala. Podobno nie zdążył dotrzeć do szpitala. Wiesz, krwotok wewnętrzny, wiele złamań. Powiem ci, że gdybym musiał stanąć z nimi do walki, uciekłbym z miasta. Wolałbym chyba być żołnierzem na froncie. Posłuchaj, Denny, nie odwracaj się. Lori siedzi całkiem sama.
Przecież prosiłem, żebyś się nie odwracał, nie pamiętasz? Za późno. Idź z nią pogadać. Dzięki. Sam bym na to nie wpadł. Cześć, Lori. To miejsce jest wolne? Na razie tak. No to już nie. Ej, coś mi wpadło, no wiesz, do głowy. Co takiego? A może nie pojawimy się na meczu? Nikt nie wie, że mamy walczyć. Powiemy, no wiesz, że wyjechaliśmy. Co ty na to? Chłopie, jesteś geniuszem. Idziemy jeść. Nie mogę uwierzyć. Lik i Licz będą walczyć z maruderami. Niesłychane. Nie mam pojęcia, kto to załatwił, ale to nieprzeciętny umysł. Andy, tak między nami mówiąc, chyba wiem, kto to zrobił. Ty wiesz? Słyszałam, że to ktoś naprawdę odważny i bystry. I na pewno bardzo silny, skoro zadziera z tymi dwoma chuliganami. No wiesz, ale ja... Podobno to Jervis Coltrane. Ach, wszyscy tak mówią. Co? Kto taki? Jervis Coltrane? Ten zarozumiały wymoczek czegoś takiego by nie wymyślił. Lik i Licz walczą z zamaskowanymi maruderami. Chcesz, to ci coś powie. Andy? Nie jakiś Jervis Coltrane, to przecież... Przestań! Tylko ja! Posłuchaj, ja zrobiłem Lika i Licza, żaden Jervis Coltrane, ja, Andy Larkin! A ty, Danny, mi pomogłeś. Gratuluję ci, szefie. Nie musisz mówić do mnie, szefie. Tak, nie. Usiłuję bronić się ironią. Spokój tam! Musimy wymyślić, co mamy z wami zrobić. Mogę coś zasugerować? Pobudźmy się i chodźmy razem na hamburgery i koktajle waniliowe, dobra? Cisza! Ja i Licz, musimy coś obgadać, więc możecie się chłopaki na chwilę zawiesić? Tak. Bardzo dobre. Ale nie chwytam. Dobra, przemyśleliśmy sprawę i macie dwa wyjścia. Pierwsze, dostajecie wycisk. Kusząca oferta. A drugie wyjście? Będziecie zamiast nas walczyć za tydzień z zamaskowanymi maruderami. Co? Mamy udawać pas? Już wolę wisieć. Proszę o wycisk. O? Poczekaj chwilę. No dobra, musicie nas udawać i walczyć zamiast nas z maruderami. Albo dostaniecie lanie, ale nie raz czy dwa razy tylko. Licz, powiedz ile razy. No, gdzieś tak z milion razy. Milion razy? Na starość będę dostawać lanie? Mój kolejny wycisk, dziadku! Pokaż, co potrafisz! I jak? Dobra, będziemy walczyć z maruderami. Ale ja osobiście wolę wycisk. Zaufaj, już mam plan. Zawody zapaśnicze. Proszę siadać, panie Lip. Czy to jest jakiś dowcip? No, właściwie tak. Nie rozumiem. Spokojnie, Klaus. No dobrze, powiem prawdę. My nie jesteśmy Likiem i Liczem, choć Lik i Licz chodzą z nami do szkoły. Ale, przepraszam, powiedział pan do szkoły? Tak, do tej samej klasy. A co w tym śmiesznego? Chcesz nam mówić, chłopcze, że Lik i Licz to dzieci? Widziałem taśmę. Dzieci nie mają takich mięśni. Na tej taśmie jesteśmy my. Upchaliśmy się poduszkami. O, proszę, przestań, bo się udławię. W porządku. Fajnie, że się nie gniewacie. Odwołamy mecz i możemy zapomnieć o całej sprawie. Nie tak szybko. Sądzicie, że jestem tak naiwny? Nie odwołam meczu tylko dlatego, że Lik i Licz wysłali tu jakieś dzieciaki i błagają o litość. Wszyscy obywatele Eastwalku... Gackle! Nieważne!
Obywatele czekają na ten mecz i nie mogę ich zawieść. To ogromna odpowiedzialność. Żegnam panu. Ale... Powiedziałem żegnam. Świetnie poszło. Dobra, dobra. Niech pomyśli. Wydaje mi się, że mamy tylko jedno wyjście. Zwiać z miasta. Na prowincji jest całkiem ładnie. O nie, nie będziemy uciekać. Andy Larkin i jego kumpel Danny Pickett się nie poddają. To co proponujesz, szefie? Mamy walczyć z napakowanymi gorylami? Oszalałeś? Jestem szalony? A czy Frankenstein był szalony, gdy ożywił potwora? O nie, ja nie oszalałem. Możesz być pewien, Danny, że staniemy do walki z maruderami i z nimi wygramy. Chodź, zaczynamy trening. Jak się czujesz, mistrzu, gotów? Nie. Słuch, to jasne, że boimy się wyjść, ale... Nie ciskaj mi tu takich gadek. No dobra, ale chodzi o to, że my dwaj wygramy. Musimy więc wyjść na ring z podniesionymi głowami. Rozumiesz? Niech będzie. Rozumiesz? Rozumiem. Kim jesteś? Zwycięzcą. Nie słyszę cię. Cześć, ofermy! Czego chcecie? Przerwaliście przygotowania. Musimy pilnować, żebyście nie zwiali w ostatniej chwili. Nic się nie martw. Denny i ja jesteśmy w doskonałej formie. Załatwimy tych przebierańców. Lik, lik. Tak? To my! Wychodźcie! Oto ich pierwsza bajka. Są z East Gaggle. Przedstawia Lik i Licz. Jest całkiem fajnie. Mam nogi jak z baty. Idź na żywioł. A teraz goście prosto z Halifaxu. Ważą razem grubo ponad 300 kg. Zamaskowani maruderzy! O kurczę, jacy oni wielcy. Wyglądają jak bizony. Słuchajcie, to ma być czysta walka. Żadnych ciosów w głowę metalowymi krzesłami, żadnych cegieł, rurek ani desek. W porządku, gotowi? A wy, chłopcy? Nie całkiem. Mam nadzieję, że ci chuligani dostaną za swoje. A którzy to? Lik i Licz. Powinni im przetrzepać skórę. Może papelka? Nie bój się, gramy w berko. Zaprowałem go już 10 razy. Nie ma mowy, nie wejdę tam. Jenny, nic mi nie jest. Te poduszki mają sens. To już bolało. Danny, właśnie pomóż. A nie myślę. Pomóż mi, albo powiem, że śpisz z pluszowym żółwiem Popo. Tak jest. Pokaż, co potrafisz. Załatw go. Do szpitala z nimi. Pyszny ten wafelek. I bez tłuszczu. Zwyciężyły! Kim panie są? Jestem pani Larkin, mama Andy'ego. A ja pani Pickett, mama Danny'ego. Powiedzcie, jak wam nie wstyd walczyć z takimi małymi dziećmi? Przepraszamy, panie. Jasne. Dobra, mamo, idziemy już do domu. Nie tak szybko, mój panie.
Jak się w to wplątałeś? Robiłeś już straszne głupoty, ale to już szczyt. Rozumiem dowcip z pieluchą i czekoladą, ale teraz... Mamo, może pogadamy o tym kiedy indziej, proszę. A ty, mój synu, ty masz szlaban! Tak trzymać! Dziękuję! Hej, zaczekajcie! Mistrzowski pas! Podsumujmy. Walczyłem na macie z zawodowymi zapaśnikami, a mama narobiła mi wstydu przed całym miastem i w dodatku to ona została mistrzem krajowej ligi zapasów. O tak. Naprawdę gorzej być nie mogło. A przecież miałem plan.